Dzień dobry Państwu. Dziękuję bardzo za zaproszenie na konferencję, edycję roczną. Już widzę prezentację. Mam nadzieję, że Państwo również ją widzą, a nie, Widzimy, słyszymy. nic się nie zaczyna. Chciałbym Państwu pokrótce bardzo, bo czas nas goni, opowiedzieć o stanie normalizacji technologii blockchain i DLT, o systemie w ogóle normalizacyjnym, co to takiego jest i jak w tym uczestniczyć. Szczególnie chcę Państwa właśnie zachęcić do uczestniczenia w nim. O korzyściach z tego opowiem za chwilę, natomiast jak on wygląda, jeszcze może takie krótkie, szybkie przypomnienie, co to norma. Norma jest to taki dokument techniczny opisujący proces, wyrób, usługę lub system, natomiast normalizacja to wszelka działalność zmierzająca do opracowania tychże norm. A normy te opracowywane są przez pewne gremia specjalistów, Polski Komitet Normalizacyjny i inne jednostki normalizacyjne, zarówno w innych krajach, jak i międzynarodowe czy regionalne, tym się nie zajmują, ponieważ musiałyby grupować rzesze omnibusów z wszelkich dziedzin, mających niesamowitą wiedzę, żeby normy stworzyć na jakikolwiek temat. Dlatego robią to specjaliści z tych właśnie dziedzin zgrupowani w komitetach technicznych. Tutaj Państwo je widzą po lewej stronie. I te komitety techniczne, współpracując poprzez PKN, który jest takim łącznikiem z międzynarodowymi i regionalnymi organizacjami normalizacyjnymi, takimi jak CEN-CNELEC, to są europejskie organizacje normalizacyjne, czy ISO, IEC, pewnie bardziej Państwu znane, mogą wpływać na treść norm europejskich, międzynarodowych, mogą same proponować utworzenie nowych norm europejskich, międzynarodowych lub utworzenie krajowych naszych polskich norm. A później taka norma właśnie opisuje ten produkt, ale też jednocześnie jest ten tak zwany feedback, jak już się posługujemy zanglicyzowanym takim terminem praktycznie wszędzie. Taka norma, istniejąc na rynku, opisując dany wyrób, produkt czy usługę, zbiera też jakieś pewne opinie na temat jej życia, na temat jej funkcjonowania, na temat jej przydatności i te opinie trafiają z powrotem do komitetów technicznych, które mogą zdecydować o aktualizacji takiej normy, jej wycofaniu, jeśli jednak z czasem okazuje się nieaktualna lub stworzeniu zupełnie nowej normy zastępującej tą, którą mamy. A jakie korzyści są z uczestnictwa w tym systemie? Po pierwsze, możliwość bezpośredniego wpływania na treść norm, co powiedziałem wcześniej. Przewaga konkurencyjna przez to właśnie, że mamy tą możliwość powyżej. Jeśli nasza firma jest w składzie komitetu technicznego i ma wpływ na treść normy, może zagwarantować sobie, żeby nasz produkt, wyrób, usługa był w tej normie ujęty, żeby wymagania dla danego produktu ujmowały ten produkt, który my właśnie produkujemy, my wypuszczamy lub tą usługę, którą świadczymy. Szansa dotarcia na szerszy rynek przy znacznie niższych kosztach projektowania i badań. Mamy dostęp do tych informacji z rynku, to kolejna rzecz, tak zwanego rynku. Wiadomo, że w dziedzinie blockchain, DLT to słowo przybiera różne znaczenia, ale to, co też pan profesor powiedział wcześniej, znamy się wszyscy, współpracujemy, więc nie tylko dzięki temu czujemy się bezpiecznie i wiemy, kto kim jest, czym się zajmuje, ale też widzimy, jakie są trendy, kto nad czym pracuje. Co jest obecnie zyskowne, co traci na znaczeniu, co się przeżyło lub straciło zaufanie społeczne. I poszerzanie tychże kontaktów biznesowych. Te środowiska żyją, to nie są jakieś grupy typu jakichś tajnych zgromadzeń czy konklawy, do których nie sposób się dostać ani wiedzieć o nich czegoś więcej. Wprost przeciwnie, są to fora otwarte dla wszystkich i atrakcyjne i przyciągające coraz to nowych członków i przez to będące źródłem doskonałej informacji, tak zwanego białego wywiadu, można powiedzieć. Jakie jeszcze korzyści można pozyskać z uczestnictwa w tym procesie normalizacji? Dzięki czynnemu udziałowi w normalizacji przedsiębiorca może wpływać na ustalenie postanowień normy zgodnie z własnymi uwarunkowaniami, to co mówiłem wcześniej. Uwzględniając swój wyrób i usługę, dbając o to, aby jego wyrób i usługa były jakoś specjalnie uwzględnione w postanowieniach norm. Przedsiębiorca taki otrzymuje również informacje o przewidywanych zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem. Jak wiemy,
może w dziedzinie blockchain, DLT te zmiany zachodzą rzeczywiście szybko i trzeba naprawdę mieć rękę na pulsie, ale generalnie nie jest to coś, co się dzieje z dnia na dzień i uczestnicząc w tego typu pracach, uczestnicząc w takich forach, możemy śmiało obserwować i z wyprzedzeniem reagować na pojawiające się trendy. I dzięki temu uzyskujemy potencjał do kreowania innowacji, możemy modernizować nasze usługi, nasze produkty i w ten sposób czynić je bardziej atrakcyjnymi. A po co to wszystko? Po co dbać o to, żeby nasze produkty, usługi, systemy były uwzględnione w normach? Ponieważ norma jest to narzędzie ogromnego kapitału zaufania ze strony klienta. Jeśli nasza firma deklaruje zgodność z normą międzynarodową, na przykład swoich produktów lub usług, daje nam to potężny kapitał zaufania na rynku ze strony klientów. Proszę Państwa, w porównaniu do naszych wcześniejszych wystąpień, moich i pana Michała Maniewskiego z Urzędu Dozoru Technicznego, tym razem nie chciałem Państwa tutaj zbyt dużo zanudzać na temat różnych organizacji normalizacyjnych, ich komitetów technicznych oraz prac, które tam są prowadzone, z wyjątkiem oczywiście tych organizacji, gdzie te prace rzeczywiście są bardzo zaawansowane i owocne. Jedną z takich organizacji jest IEEE, czyli Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników, która to organizacja opracowała szereg dokumentów normalizacyjnych dotyczących blockchain DLT, które to mogą Państwo zobaczyć i nasza prezentacja będzie, jak rozumiem, dostępna dla Państwa, więc nie trzeba tutaj robić specjalnie jakichś zdjęć czy nagrywać, będą Państwo mogli sobie to spokojnie przeanalizować i na przykład te dokumenty kupić. Natomiast w naszej prezentacji chcielibyśmy się skupić na organizacji ISO i jej komitecie technicznym numer 307 Blockchain and DLT, którego członkiem aktywnym, tak zwanym participate member, jest Polska. Ci członkowie są tutaj zaznaczeni na mapie kolorem niebieskim. Ten bardziej ciemny, niebieski kolor Australii oznacza, że ten kraj prowadzi sekretariat tegoż komitetu, natomiast te pomarańczowe kraje to kraje obserwatorzy. I ten status participating member oznacza, że mamy w tym komitecie technicznym zgłoszonych swoich ekspertów i za chwilę taki właśnie ekspert, który w tymże komitecie pracuje, opowie Państwu więcej o jego pracach. W strukturze tego komitetu jest szereg grup roboczych, których też nie będę opisywał Państwu, ponieważ nie mamy też aż na tyle czasu. W każdym razie w grupie roboczej numer 6 właśnie mamy naszego eksperta, o którego głos za chwilę poproszę. Współpracuje ten komitet techniczny z bardzo szerokim gronem innych organizacji, z 22 komitetami technicznymi, innymi komitetami technicznymi ISO i EC, łączonym komitetem technicznym ISO i EC do spraw Information Technology, z Komisją Europejską, Ethereum Alliance, różnymi agendami Organizacji Narodów Zjednoczonych, z OECD, więc jak widać jest to bardzo szeroka współpraca, a w Polsce tym forum, które jest takim jakby lustrzanym odbiciem tego komitetu technicznego, takim krajowym, taką krajową grupą i forum, na którym ustalamy nasze stanowisko krajowe i je prezentujemy na zewnątrz, na forum tego Komitetu Międzynarodowego, jest Komitet Techniczny nr 333, działający przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym do spraw blockchain i technologii rozproszonych rejestrów, do którego członkostwa chcielibyśmy Państwa bardzo serdecznie zachęcić, ponieważ korzyści z tego członkostwa postarałem się, mam nadzieję, Państwu przedstawić w tym bardzo dużym skrócie, na jak jesteśmy zmuszeni tutaj pod presją czasu. I ten komitet techniczny współpracuje właśnie z wcześniej wymienionym Międzynarodowym Komitetem 307, ale także z Europejskim Komitetem Łączonym JTC19. Jest to komitet łączony Normalizacyjnego Komitetu Europejskiego CEN i Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego do spraw Elektrotechniki CENELEK. I tutaj mogą Państwo zobaczyć, czym te komitety się zajmują, jaki mają skład. Komitet JTC19 głównie nastawia się na ścisłą współpracę z tym Międzynarodowym Komitetem 307 i praktycznie w tej chwili przynajmniej
sprowadzają się jego prace do tego, żeby te normy międzynarodowe, które powstają już w ISO, wdrażać i czynić z nich normy europejskie. Mam nadzieję, że zdołałem chociaż w bardzo dużym skrócie nakreślić Państwu i wyjaśnić, na czym polega normalizacja i jakie z niej są korzyści, a o konkretnych pracach w tej dziedzinie opowie Państwu za chwilę pan Michał Łoniewski, któremu oddaję głos. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Michał Łoniewski, na co dzień kierownik Wydziału Rozwoju Usług Technicznych w Urzędzie Dozoru Technicznego. Moją drugą, równie ważną rolą jest funkcja przewodniczącego Komitetu nr 333, który wyświetla się na niniejszym slajdzie. Jak pan Tomasz powiedział, współpracujemy ściśle z Komitetem Europejskim, CENCENELEC, numer 19. Pokrótce powiem o jego pracach. Tam w tej chwili zawiązała się jedna grupa robocza. Trwają prace nad przyjęciem normy międzynarodowej, czyli tej opublikowanej przez Komitet Międzynarodowy ISO. Jest to standard vocabulary, czyli podstawowe pojęcia, terminologia dotycząca technologii blockchain. Według informacji, które posiadam, ten standard ujrzy światło dzienne w roku 2024 jako już standard europejski. Znacznie więcej, proszę Państwa, dzieje się w komitecie ISO TC 307, gdzie mam przyjemność być członkiem grupy roboczej numer 6. Tutaj toczą się od podstaw najbardziej zaawansowane prace. 8 standardów zostało opublikowanych. Są one dostępne na stronach komitetu ISO. 8 jest w trakcie opracowywania. Pokazuję tutaj na slajdzie, to są te standardy, które już zostały opublikowane. Kilka słów wyjaśnienia. Pierwszy wiersz vocabulary, czwarty wiersz referencyjna architektura. To są normy, czyli sam przedrostek ISO. Normy, proszę Państwa, to są zasady i wytyczne mające na celu osiągnięcie optymalnego stopnia uporządkowania informacji w danym kontekście. Tym kontekstem jest w tym wypadku technologia blockchain. Jeśli chodzi o skróty TS, to jest to specyfikacja techniczna, która dotyczy technologii będących w fazie rozwoju, niemniej jednak na tyle obiecujących, że taka specyfikacja może zostać uzgodniona w przyszłości jako norma międzynarodowa. I wreszcie skrót TR, mowa tutaj o nowych obiecujących technologiach, aspektach tych technologii, zagadnień techniki, gdzie nie mamy pewności co do upowszechnienia się w skali globalnej, do popularyzacji tego i powszechnego użytkowania w przyszłości, dlatego tworzy się raport techniczny, gdzie znajdują się informacje o postrzeganym stanie techniki czy technologii w danym momencie. Na co bym zwrócił uwagę, vocabulary standard, 84 definicje wspólne dla wszystkich standardów rodziny ISO dotyczących technologii blockchain, wspólnych dla CENCENELEC i standardów PN, które w przyszłości będziemy również publikować w naszym komitecie 333. Co daje taki standard? Przede wszystkim jednoznaczną interpretację podstawowych pojęć blockchain, czyli różne grupy interesariuszy na etapie zamawiania, ofertowania czy proof of concept, nazywając, używając pewnych sformułowań typu smart contract, czy węzły, czy inne pojęcia, dane bloku, bloki, łańcuch bloków, mają pewność, że powołując się na ten standard, będą jednoznacznie interpretować te pojęcia, nie będzie mowy o pomyłce. Zwróciłbym też uwagę na raport techniczny, czyli aspekty dotyczące ochrony prywatności i danych osobowych. Myślę, że również interesującym standardem, który by Państwa zainteresował, jest raport techniczny, czyli przegląd i interakcje pomiędzy smart kontraktami, gdzie mamy informacje o technicznych aspektach smart kontraktów, czym są, jak działają. Zachęcam do zakupienia i zapoznania się z tym raportem technicznym. Ostatni wiersz, specyfikacja techniczna, wytyczne dla zarządzania, materiał przeznaczony dla osób decyzyjnych, dla prezesów, dla zarządów, dla osób, które mogą zadecydować o ewentualnym wdrożeniu technologii blockchain w organizacji. Jest to materiał napisany językiem skierowany właśnie do kadry wyższej. Są tam informacje o rodzajach systemów blockchain, o rodzajach
mechanizmach konsensusu, o różnym zastosowaniu smart kontraktów, czy też o zasadności użycia rozproszonego rejestru w danym zastosowaniu w stosunku do rejestrów scentralizowanych. Kolejny slajd to są standardy w opracowaniu. Pierwsze trzy powstają w grupie numer 6, gdzie mam przyjemność brać udział w pracach nad tymi standardami. Przypadki użycia, use cases, 22 rzeczywiste przypadki z różnych dziedzin zastosowania technologii blockchain, szeroko opisane, to jest około 30 stron materiału na każdy taki przypadek użycia. Dlaczego dana technologia zdecentralizowana jest korzystna w stosunku do tej scentralizowanej w danym zastosowaniu, jakie zostały mechanizmy konsensusu użyte, jakie zostały użyte smart kontrakty, modele przepływu danych. Te wszystkie informacje są podane właśnie, będą podane w tym raporcie technicznym. Prawdopodobnie w przyszłym roku ujrzy on światło dzienne. Inne standardy, które jeszcze w grupie 6 powstają, to identyfikatory dla podmiotów, dla obiektów przy projektowaniu systemów, czy też modele przepływu danych dla właśnie przypadków użycia w tym raporcie znajdującym się w wierszu pierwszym 3.2.4.2. Jak Państwo widzicie, jest tu też druga edycja Vocabulary. W okresie 5-letnim standardy są rewidowane, następuje rewizja, trwają prace nad drugą edycją tych podstawowych pojęć technologii blockchain, aktualizująca standard, który został wydany w 2020 roku. Ten oczywiście wydany w 2020 jest nadal obowiązującym do momentu, aż zostanie opublikowana kolejna jego wersja. Prace normalizacyjne, jeśli chodzi o technologię blockchain, to są też prace łączone, w tym wypadku Komitetu ISO i Komitetu IEC, czyli Międzynarodowego Komitetu Elektrotechniki. Raport techniczny 30176, gdzie zamieszczone zostały przypadki użycia łączenia technologii blockchain i IoT. I są tam na przykład wymienione takie przypadki realne, oczywiście już wdrożone, jak śledzenie pochodzenia produktów rolnych, czy też usługi serwisowe farm rybnych, czy wreszcie usługi kredytów hipotecznych dla nieruchomości i kredytów dla ruchomości. Ukłon w stronę prosumentów produkujących energię elektryczną ze źródeł odnawialnych, czyli distributed energy trading, i wreszcie usługi płatności zautomatyzowanych płatności parkingowych. Rok temu obiecałem organizatorom, że jeden taki przykład trochę szerzej omówię, dlatego też chciałbym pokrótce pokazać, jak wygląda w takim raporcie technicznym opisany przypadek z Korei Południowej zautomatyzowanych usług płatności parkingowych. System służy do automatycznego uiszczania opłaty parkingowej przez użytkowników. Mamy tutaj trzy strony, czyli użytkownika parkingu A, zarządcę parkingu B i mamy operatora systemu parkingowego C. Cały proces jest automatycznie realizowany poprzez urządzenia IoT, czujniki, kamery, siłowniki słupków parkingowych, portfele użytkownika i zarządcy parkingu i inteligentne kontrakty inicjowane przez urządzenia IoT. Użytkownik parkingu A i zarządca parkingu B muszą posiadać konta w systemie blockchain i w tym systemie zarządzania platformą parkingową. W tym przypadku użycia w normie, w raporcie technicznym 30176 wyróżnione zostały dwa rodzaje przepływu danych. Przepływ danych parkingowych, gdzie dane parkingowe są gromadzone przez inteligentne urządzenia IoT, czyli przez czujniki, kamery, rejestratory, które wykrywają informacje o pojeździe, takie jak numer chociażby rejestracyjny, który jednoznacznie identyfikuje pojazd, czas przybycia, czas odjazdu. W momencie odjazdu informacja o pobraniu opłaty parkingowej generowana jest przez bramkę IoT. Pokażę to zaraz na następnym slajdzie, jak wygląda ten schemat. Informacje parkingowe powiązane są z kontem użytkownika i zapisane są na platformie zarządzania parkingiem, która jest zintegrowana z systemem blockchain. To jest ten prostokąt jasno-pomarańczowy, to jest ten platforma zarządzania parkingiem zintegrowana z systemem blockchain, z portfelami użytkowników i zarządców parkingu. Gdy płatność parkingowa jest inicjowana przez smart contract,
transakcja transferu jest weryfikowana przez węzły, które znajdują się właśnie na tej platformie zarządzania parkingiem. Po zweryfikowaniu transakcja jest rejestrowana w systemie blockchain. Użytkownik i zarządca parkingu poinformowani są o transakcji. Dzieje się to wszystko w sposób automatyczny. Parking jest bezosobowy, całkowicie zautomatyzowany. Jako pierwsze tego typu rozwiązanie pojawiło się, jak mówiłem, w Korei Południowej. W tej chwili podobnych systemów na świecie jest już więcej. Na koniec jeszcze chciałbym powiedzieć o korzyściach i wyzwaniach, jakie zostały sformułowane w tej podgrupie roboczej Komitetów Łączonych ISO i EC. Zostały zebrane różne światowe przypadki łączenia tych technologii. Przede wszystkim jakie korzyści? Wzajemne zaufanie między urządzeniami IoT. To daje nam system blockchain, który ustanawia cyfrową tożsamość kredytową. Wreszcie zapewnia bezpieczeństwo i wiarygodność udostępnianych danych z urządzeń IoT oraz danych interesariuszy, tak, różnych stron zainteresowanych udziałem w tym systemie. I co najważniejsze, urządzenia IoT dostarczają nam fizycznych danych, danych ze świata fizycznego wprost do systemu blockchain, czym poszerza się zastosowanie technologii IoT, ale równocześnie poszerza się zastosowanie technologii blockchain. Także ta integracja jest korzystna dla obu technologii. Żeby nie było tak kolorowo, oczywiście są i wyzwania, i trudności, które zostały zidentyfikowane, zgłoszone przez integratorów tych dwóch technologii. Przede wszystkim, jeśli mamy dużą liczbę urządzeń IoT, dużo danych, systemom blockchain trudno jest spełnić wymagania dotyczące przepustowości. Z takimi problemami borykali się koledzy z innych krajów. No i z punktu widzenia biznesowego pewna koordynacja interesariuszy, którzy wywodzą się z różnych środowisk, mają różne interesy. Zarządzanie tym wszystkim jednym systemem, aplikacją jest dość kłopotliwe i było nie lada wyzwaniem dla integratorów tych systemów. Z mojej strony to tyle. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Zachęcam do wstępowania w nasze szeregi. Aktualnie jest 5 podmiotów w Komitecie 333, gdzie członkostwo umożliwia na wczesnym etapie zapoznawanie się z tymi wszystkimi przypadkami użycia, korzystania z norm w trakcie ich opracowywania. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Oddaję głos do studia.